Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Beth O'Leary, zatytułowanej W drogę. Przełożyła Maria Olejniczak z Kaszgord. Czytają: Monika Chrzanowska. I Michał Klawiter. Przyjaźń nie zna gładkiej drogi. Tak bym to ujął. Mówi do mnie Markus, manipulując przy pasie bezpieczeństwa. Pierwszy raz słyszę z jego ust szczere przeprosiny, które na razie sprowadzają się do sześciu frazesów, dwóch przekręconych cytatów literackich i braku kontaktu wzrokowego. Słowo przepraszam padło, jednak poprzedzone zawsze kiepsko mi to idzie, ale co trochę nadwątliło szczerość intencji. Wrzucam wyższy bieg. A nieprawdziwa miłość? Chyba ona nie zna gładkiej drogi. To ze snu nocy letniej, jak mi się zdaje. Mijamy całodobowe Tesco. Dochodzi w pół do czwartej nad ranem. Wszystko wokoło jest przykryte kocem ciemności i tylko mdłe, żółte światło ze sklepu, niczym blask reflektora, prześlizguje się po trzech osobach w samochodzie przed nami. Jesteśmy blisko za nim, przyblokowani przez ciężarówkę, która wlecze się na samym przodzie. Nagle miga mi twarz kobiety za kierownicą – Odbita w lusterku wstecznym, podobna do adi. Gdy się o kimś często myśli, widzi się tę osobę wszędzie. Markus prycha z irytacją. Mówię o swoich uczuciach, Dylanie. Co za męka! Proszę cię, wyjdź ze swojego świata i zacznij słuchać. Dobrze! Odpowiadam rozbawiony. Słucham. Przejeżdżam koło piekarni. Oczy kobiety w samochodzie przede mną znów rozbłyskują w lusterku. Jej brwi rysują się tuż nad prostokątną oprawką okularów. Mówię tylko, że nam się nie układało. To jasne i nie najlepiej sobie z tym radziłem, no i no i szkoda, że tak było. Zdumiewające, jakie on wyczynia wygibasy, byle nie powiedzieć przepraszam, żałuję. Nie odzywam się. Markus chrząka i dalej się wierci, a ja już zaczynam się nad nim litować i ciśnie mi się na usta – w porządku, nie przepraszaj na siłę. Ale gdy mijamy punkt bukmacherski, na samochód przed nami znów pada snop światła i zapominam o Markusie. Kobieta za kierownicą opuściła szybę i wysunęła rękę, przykładając dłoń do dachu. Jej nadgarstek oplatają bransoletki połyskujące srebrno i czerwono, w świetle reflektorów. Ten gest jest boleśnie znajomy. Smukłe jasne ramię, zdecydowany ruch i te dziecinne branzoletki z koralików. Rozpoznałbym je wszędzie. Serce wali mi jak szalone, bo to naprawdę ona, Adi. Nasze spojrzenia spotykają się w lusterku wstecznym. I wtedy rozlega się wrzask Markusa. Podobny okrzyk przerażenia Markus wydał jakiś czas temu, gdy mijaliśmy reklamę firmy Gregs, przedstawiającą wegańską wersję kiełbasek w cieście francuskim, więc nie reaguje tak szybko, jakbym to zrobił w innych okolicznościach. Jadący przed nami samochód ostro hamuje, a ja za późno wciskam hamulec Mercedesa o wartości 70 tysięcy funtów, który należy do ojca Markusa i momentalnie tego żałuję. Adi. Łup. Głowa odskakuje mi do tyłu tak gwałtownie, że z uszu zjeżdżają mi okulary i lecą przez zagłówek. Ktoś krzyczy, ożesz kurwa. Ostry ból w karku promieniuje do czaszki. Co ja takiego zrobiłam? Uderzyłam w coś? Przebiega mi przez myśl. Ale nie wart. Mówi siedząca obok dep. Nic ci nie jest? Szukam okularów, ale oczywiście nie znajduję. Co się u licha stało? Z trudem wykrztuszam. Ręce mi się trzęsą, gdy ściskam kierownicę, a potem zaciągam hamulec. Patrzę w lusterko wsteczne. Próbuję zorientować się w sytuacji. Widzę go w lusterku. Jest trochę zamazany, bo nie mam okularów. Trochę nierzeczywisty. Ale to on bez wątpienia. Wygląda tak znajomo, że przez ułamek sekundy mam wrażenie, jakbym patrzyła na własne odbicie. Nagle serce o mało nie wyskoczy mi z piersi. Deb wysiada z samochodu. Śmieciarka przed nami oddala się i w świetle jej reflektorów miga kita lisa, przed którym wyhamowała. Zbierze wolnym krokiem wchodzi na chodnik. Uprzydamniam sobie przebieg wypadków. Kierowca ciężarówki zatrzymuje się na widok lisa, ja zatrzymuję się za ciężarówką, a Dylan nie zatrzymuje się za mną. Łup! Znowu spoglądam w lusterko. Dylan nadal na mnie patrzy. Wszystko zwalnia, cichnie i zaciera się, jakby ktoś wyłączył świat. Nie widziałam Dylana od dwudziestu miesięcy. Można by sądzić, że trochę się zmienił, jak wiele innych rzeczy. Ale tak nie jest. Nawet z tej odległości i w półmroku rozpoznaję kształt nosa, długie rzęsy i żółto-zielone tęczówki, jakby w wężowy deseń. Wiem, że będzie wpatrywał się we mnie wielkimi oczami, zszokowany jak wtedy, gdy mnie zostawił. No, no. Mówi moja siostra. Możemy być dumne z naszego mini. Mini. Samochód. Wszystko natychmiast wraca. Odpinam pas po trzeciej próbie rozdygotana. Znów spoglądam w lusterko i teraz mój wzrok pada bliżej, na pierwszy plan. Widzę Rodneja, który siedzi z tyłu, zgięty w pół, dotykając nosem kolan i obejmując głowę dłońmi. Cholera. Kompletnie zapomniałam o Rodneju. Dobrze się czujesz? Pytam go, i w tej samej chwili Deb zwraca się do mnie. Adi? Wszystko w porządku? Zagląda do samochodu, krzywiąc się. Ciebie też boli szyja? Dopiero teraz uzmysławiam sobie, jak dotkliwie. No. O rany. Odzywa się Rodni, powoli przestając się kulić. Wczoraj Rodni wrzucił na facebookowej grupie Cherry i Krish się hajtają. Posta z pytaniem, czy ktoś z okolic Chichester jedzie na ślub i może go zabrać. Nikt się nie zgłosił, więc się zlitowałyśmy. O Rodneyu wiem tylko tyle, że na śniadanie pije napój mleczny Wita Bix on the Go. Ciągle się garbi i nosi t-shirt z napisem Naciskam Escape, ale wciąż tu jestem. Myślę jednak, że mam o nim wystarczające pojęcie. Walnął w nas jakiś dupek w Mercedesie. Informuje go Depp, prostując się i spoglądając w tył. Depp. Bąkam. Co? To chyba Dylan? W tym samochodzie? Siostra marszczy nos i znów się pochyla, wbijając we mnie wzrok. Dylan? Dylan Abbott? Nerwowo przełykam ślinę. Tak. Ostrożnie odwracam głowę, szyja się buntuje i wtedy widzę, jak z Mercedesa wysiada pasażer. Szczupły mężczyzna otwarzy upiornie bladej o porannym mroku, skręconymi włosami, na które pada światło ze sklepowych witryn. Serce ponownie zaczyna miłomotać. Jest z markusem, Dodaje. Z Markusem? Dep robi wielkie oczy. Tak rany boskie. Koszmarna sytuacja. Co robić? Zająć się ubezpieczeniem? Jak wygląda samochód? Pytam. Wysiadam z mini i jednocześnie Dylan wysiada z Mercedesa. Ma na sobie biały t-shirt, krótkie chinosy i wysłużone mokasyny. Przy szlówce shortów wisi karabinczyk wetknięty w kieszonkę. To ja wpadłam na ten pomysł po to, żeby przestał gubić klucze. Wchodzi w snop świateł Mercedesa. Jest taki przystojny, że dech mi zapiera. Nie sądziłam, że na jego widok zareaguje tak mocno. Mam ochotę jednocześnie pobiec do niego, uciec, zwinąć się w kłębak i rozpłakać, a gdy sięgnąć głębiej, czuję, że ktoś coś schrzanił. W rejestrach wszechświata wykreślono coś, co powinno tam być. No bo rzeczywiście, miałam się zobaczyć z Dylanem w ten weekend. Pierwszy raz od prawie dwóch lat, ale dopiero na ślubie. Cześć, Adi, mówi dylan. Hej. Ledwie udaje mi się wydobyć głos. Czy mini faktycznie rozwaliło mercedesa mojego taty? Odzywa się Markus. Z zakłopotaniem dotykam odruchowo grzywki. Nieumalowana, nieuczesana w wyświechtanych ogrodniczkach. Jasna cholera. Od miesięcy zastanawiałam się, co będę miała na sobie, gdy się spotkamy, ale nie tak miało to wyglądać. Dylan jednak wcale nie mierzy mnie wzrokiem z góry na dół. Chyba nawet nie zauważa, że przefarbowałam włosy. Napotyka moje spojrzenie i patrzy mi w oczy. Czuję się tak, jakby cały świat stanął w miejscu. Ja pierdolę, parska Markus. I to jeszcze mini, ale honor. Co jest do diabła? Co wy wyrabiacie? Walnęliście nas! Pomstuje Deb. Dylan rozgląda się skonsternowany. Biorę się w garść. Komuś coś się stało? Pytam. Rodni? Kto to? Wcina się Markus. Nic mi nie jest! Odkrzykuje Rodni. Deb pomaga mu wysiąść. Ja powinnam to zrobić. Mam Mentrik w głowie. O, cholera! Mówi Dylan, gdy w końcu widzi wgnieciony zderzak Mercedesa. Przepraszam, Markus. Naprawdę nie ma się czym przejmować, przyjacielu, oświadcza Markus. Wiesz, ile samochodów skasowałem swojemu tacie? Nawet nie zauważy. Idę obejrzeć tył wysłużonego mini mojej siostry. Wygląda nie najgorzej. Przy uderzeniu był taki huk, jakby odpadła jakaś ważna część, na przykład koło. Zanim się orientuje, Depp już siedzi za kierownicą i uruchamia silnik. Wszystko w porządku, krzyczy. Rewelacyjne auto, moja najlepsza inwestycja. Parkuje częściowo na chodniku i włącza światła awaryjne. Dylan wraca do Mercedesa i zaczyna szparać w schowku. Rozmawia z Markusem o ściągnięciu pomocy drogowej. Markus przekazuje mu maila z komórki, a ja myślę sobie, otóż to, Dylan ma krótsze włosy. No właśnie. Wiem, że powinnam zająć się tym zderzeniem zamiast bawić się w znać różnice, przyglądać się Dylanowi i rozważać co zniknęło, a co się pojawiło. Nasze oczy znowu się spotykają. Robi mi się gorąco. W spojrzeniu Dylana jest coś szczególnego. Chwytacie jak pajęczyna. Muszę odwrócić wzrok. Zapewne jedziecie na ślub Cherry? Mówię do Markusa. Głos mi drży. Nie mogę zdobyć się na to, żeby na niego spojrzeć. Dociera do mnie, że z ulgą sprawdzę wgniecie na tylnym zderzaku mini. Cóż, zamierzaliśmy. Cedzi słowa oglądając Mercedesa. Może też nie chce na mnie spojrzeć. Ale teraz ta bryka w żadnym razie nie przejedzie 650 kilometrów. Ląduje w warsztacie. Twoje auto też powinno tam trafić. Dep, która już znowu stoi przy samochodzie i wyciera rysę rękawem swojej znoszonej bluzy, prycha lekceważąco. Jest w porządku. Sprawdza, czy bagażnik otwiera się i zamyka. To tylko wgniecenie. Markus, źle się dzieje. Woła Dylan. Nawet z odległości widzę czerwone kontrolki na desce rozdzielczej Mercedesa. Uszkodzenie jest poważne. Odwracam głowę. Czy to nieznamienne, że gdy Markusowi psuje się samochód, to dylan załatwia sprawę? Laweta przyjedzie za pół godziny i zabierze auto do warsztatu. Oznajmia dylan. Za pół godziny? Powtarza dep, nie wierząc własnym uszom. Standardowa usługa. Markus kiwa głową w stronę auta. Tak jest, gdy ma się Mercedesa kotku. Jestem Dep, nie kotek. Znamy się dostatecznie długo. Jasne, pamiętam. Rzuca bez trosko markus. Nie brzmi to przekonująco. Czuję na sobie natarczywe spojrzenie dylana, gdy wszyscy razem próbujemy uporać się z kwestią ubezpieczenia. Jak grzebię w telefonie? Dep szuka w schowku dokumentów, ale przez cały czas działa na mnie obecność dylana, jakby zajmował dziesięć razy więcej miejsca niż ktokolwiek inny. Jak dotrzemy na ślub? Pyta Markus, gdy formalności są już załatwione. Transportem publicznym odpowiada Dylan. Publicznym? Markus nie posiada się ze zdumienia, jakby zaproponowano mu jazdę toboganem. Nic się nie zmieniło nadal ma coś z palanta. Rodnik chrząka, stoi oparty obok mini i nie odrywa wzroku od komórki. Odczuwam wyrzuty sumienia. Wciąż zapominam o rodneju, ale chwilowo nie mam do niego głowy. Jeśli teraz ruszycie, odzywa się. To według Google będziecie na miejscu. O 14.13. Markus zerka na zegarek. W porządku, może być. Mówi Dylan. We wtorek. Dodaje Rodni. Że co? Wykrzykują jednocześnie Dylan i Markus. Rodni przybiera skruszoną minę. Jest w pół do czwartej rano, niedziela. Mamy długi weekend. W poniedziałek dzień wolny od pracy, a wy chcecie się dostać z Chichester do wioski w Szkocji. Markus wznosi ręce. Ten kraj się sypie. Dep i ja wymieniamy spojrzenia. Nie, nie, nie. Przelatuje mi przez myśl. W drogę. Podejmuję decyzję i zmierzam do samochodu. Ty prowadzisz dobrze? Adi. Odzywa się Dep, gdy siadam na miejscu pasażera. A wy dokąd? Woła Markus. Zatrzaskuje drzwi. Zaraz, zaraz. Nie odpuszcza, widząc, że Dep już jest za kierownicą. Musicie nas zawieść na ślub. Nie, ignoruj go. Rzucam szybko. Rodni, wsiadaj! Chłopak wyświadcza mi tę grzeczność. To miło, nie znam go na tyle, żeby się na niego wydzierać. Co jest, kurwa, daj spokój, Adi. Jeżeli nas nie zabierzesz, nie dotrzemy tam na czas. Piekli się Markus. Staje przy samochodzie z mojej strony. Puka w okno. Nie opuszczam szyby. Adi, przestań, Chryste. Chyba jesteś winna Dylanowi przysługę. Dran mówi coś do Markusa, nie łapie słów. Boże, co za dupek. Deb krzywi się z niechęcią. Zamykam oczy. Dasz radę? Pyta Deb. Zabierzesz ich? Nie, nie obu razem. To go olej. Ruszamy. Markus znowu stuka w szybę. Zaciskam zęby, szyja wciąż mnie boli. Patrzę prosto przed siebie. A miała być fajna wycieczka. Namrocze pod nosem. Deb po raz pierwszy spędza weekend z dala od swojego maleńkiego synka Riley'a. Od miesięcy tylko o tym rozmawiałyśmy. Zaplanowała każdy postój, wybrała najróżniejsze przekąski. I tak będzie fajnie, mówi Deb. Mogę się ścisnąć, proponuje rodni. Już jakby mniej go lubię. Mamy długą drogę, Deb. Przyciskam pięści do oczu. Przez wiele godzin będziemy tkwić z Dylanem w samochodzie. Prawie dwa lata przemykałam się ulicami Chichester, unikając spotkania z tym facetem choćby na sekundę. A co dopiero, gdyby miało to trwać osiem godzin? Przecież cię nie namawiam. Powiedziałam, ruszamy. W oczekiwaniu na lawetę Dylan przystawił Mercedesa w bezpieczniejsze miejsce. Odwracam się. Akurat wysiada z auta. Chudy, zaniedbany dryblas, ponad 1,80 osiemdziesiąt wzrostu. Wiem, że gdy spotkają się nasze spojrzenia, nie zostawię go tutaj. On też to wie. Jego usta układają się w słowo przepraszam. Gdybym dostawała funta za każdym razem, kiedy Dylan Abot mnie przepraszał, mogłabym sobie kupić takiego Mercedesa. Dylan. Czasem prawie cały wiersz przychodzi od razu. Leży przede mną jak piłka, którą zaaportował pies. Kiedy siadam na tylnej kanapie w samochodzie, Depp i ja wychwytuję boleśnie znajomy zapach perfum Adi. W jednej chwili mam w głowie dwie i pół liniki. Taka sama i inna, oczy utkwione w moich. A ja? Co ja? Co ze mną? Jestem w rozsypce? Ilekroć spoglądam na Adi, coś we mnie podskakuje, jak delfin, a myślałby kto, że po upływie dwudziestu miesięcy nie będę taki udręczony, ale jestem. Tak bardzo, że chce mi się kurcze wyć. Weź się posuń, rzuca Marku, spchając mnie na rodneja. Błyskawicznie wyciągam rękę przed siebie, bo inaczej wylądowałaby na kolanach tego chłopaka. Przepraszam, mówimy chórem Rodni i ja. Mam wilgotne dłonie, ciągle przełykam ślinę, jakby to pomagało mi zatrzymać w środku wszystkie uczucia. Adi bardzo się zmieniła. Ma krótkie włosy, niemal takie jak moje, ufarbowane na srebrno-szary kolor, a jej okulary, które wpadły do bagażnika, ale w cudowny sposób ocalały z wypadku, są masywne, trochę hipsterskie, bezwzględne. Chyba nigdy nie była taka piękna jak teraz. Jakbym widział jej siostrę bliźniaczkę, identyczną, a zarazem różną, taką samą i inną. Powinienem się odezwać, rzecz jasna, ale nie wiem, co powiedzieć. Byłem dobry w tych sprawach, gładki w obcowaniu. Skurczony na wąskim środkowym siedzeniu, patrzę, jak auto ojca Markusa odjeżdża ciemną ulicą, żałośnie uczepione lawety. I żałuję, że nie mam choć odrobiny śmiałości, której mi nie brakowało, gdy poznałem Adi. Nieświadomy, jak bardzo zmieni moje życie. A w ogóle, co cię napadło, żeby wyruszać o świcie? Zagaja Adi, gdy deb włącza się do ruchu. Nie lubisz wyjeżdżać tak wcześnie. Robi makijaż w lusterku na osłonie przeciwsłonecznej. Patrzę, jak rozsmarowuje jakieś Mazidło na twarzy. Jesteś ciutnie na czasie, wtrąca Markus, moszcząc się na kanapie i dźgając mnie przy tym łokciem pod żebro. Obecnie Dylan ma niezwykle silne przekonanie, że podróż samochodem musi się bezwzględnie rozpoczynać o czwartej rano. Z zażenowaniem spuszczam wzrok na kolana. To Adi pokazała mi, że jazda jest o wiele przyjemniejsza, gdy się ją rozpocznie w głębokiej ciszy przed świtem z pokrzepiającą myślą o czekającym nas dniu. Ale rzeczywiście, kiedy byliśmy razem, zawsze narzekałem, że tak wcześnie wyrusza w długą podróż. Dobrze, że wystartowaliśmy z samego rana, świergocze Rodni, który sprawdza informacje w komórce, trzymając łokcie jak najbliżej ciała. Markusowi nawet przez myśl nie przejdzie, żeby tak się poświęcać dla mojej wygody. Siedzi rozparty, przyciskając kolano do mojej nogi i opierając łokieć na moim udzie. Ciężko wzdycham. Ale czas nas goni, ciągnie rodni. Możemy nie zdążyć na rodzinnego grilla. Jeszcze osiem godzin jazdy, a jest już w pół do szóstej. O, idziesz na przedślubnego grilla? Włączam się do rozmowy. Rodni kiwa głową. Tym pytaniem próbuje bezceremonialnie dowiedzieć się, co on tutaj robi, i jednocześnie okazać życzliwe zainteresowanie. W pierwszej chwili, gdy wszyscy troje wysiedli z samochodu, przytłoczyła mnie okropna myśl, że Adi zabiera go na ślub jako osobę towarzyszącą. Kilka miesięcy temu Cherry wspomniała, że ona pewnie z kimś przyjedzie. Ale nie widać, żeby łączyła ich jakaś więź. Adi raczej go ignoruje. W gruncie rzeczy ignoruje właściwie wszystkich. Po tych kilku pierwszych minutach, kiedy utrzymywaliśmy kontakt wzrokowy, przyprawiający o palpitację serca i ściskanie w żołądku, konsekwentnie unika mojego spojrzenia, ilekroć próbuje przyciągnąć jej uwagę. Tymczasem Markus bezmyślnie bębni palcem w szybę, co sprawia, że Deb, która wypatruje drogi na obwodnicę Chichester, Zerka na niego z rozdrażnieniem. Możemy puścić jakąś muzykę? pyta Markus. Wiem, co będzie, jeszcze zanim Adi wciska play. Słysząc początkowe dźwięki, staram się ukryć uśmiech. Nie znam tej piosenki, lecz amerykańską muzykę country rozpoznaje się natychmiast. Po paru akordach wiadomo, że piosenka opowiada o pocałunkach na werandzie wieczorną porą. Spelunkach honky tonk czy przemierzaniu kraju ze ślicznotką w aucie. Adi i Deb jeszcze jako nastolatki pokochały muzykę country. Swego czasu docinałem Adi z tego powodu, co było wyjątkowym przejawem hipokryzji, ponieważ na playliście, której słucham podczas biegania, znajdują się niemal wyłącznie utwory Taylor Swift. Kiedy teraz słyszę dźwięk banjo. Natychmiast mam przed oczami Adi, jak w mojej starej koszuli tańczy do muzyki Florida Georgia Line, albo śpiewa Watching You razem z Rodneyem Atkinsem, gdy przy otwartych oknach jedziemy samochodem, albo powoli rozbiera się przy dźwiękach Body Like a Backroad. Może coś innego? mówi Adi, zawieszając dłoń nad telefonem. Lubię to. Zostaw. Deb daje głośniej. Co to niby jest? pokpiwa Markus. Widzę jak Adi się spina. To Ryan Griffin, wyjaśnia. Piosenka ma tytuł Uda Left Me Too. Krzywie się. Markus parska śmiechem. Ach tak? rzuca ironicznie. Jest na playliście Country Gold, mówi dalej Adi. Na jej szyi rozkwita lekki rumieniec. Jak kwiat o nierównych płatkach. Będziemy tego słuchać przez następne osiem godzin, więc lepiej zacznij się przyzwyczajać. Markus otwiera drzwi samochodu. Co ty? Markus, co ty kurwa? Na tylnej kanapie dochodzi do szarpaniny. Markus odpycha mnie łokciem. W drzwiach jest zaledwie parocentymetrowa szpara, ale silne podmuchy wiatru wdzierają się do środka. Rodni wpycha się przede mnie, żeby dosięgnąć klamki i w końcu cztery albo pięć rąk usiłuje ją chwycić, wpijając się paznokciami jedna w drugą. Przetłuszczone włosy rodneja ślizgają mi się po twarzy. Moja noga przygniata nogę Markusa. Jadę stopem! drze się Markus wyraźnie pobudzony adrenaliną. Zawsze tak się nakręca, gdy robi coś głupiego. Wypuśćcie mnie! Nie zniosę ośmiu godzin czegoś takiego, wyłączcie to! Śmieje się, nawet gdy walę go w rękę tak mocno, że aż piecze mnie skóra. Poszalałeś, mówi rodni. Jedziemy prawie sto kilometrów na godzinę. Samochód się kołysze. W lusterku wstecznym widzę ponure, zwężone oczy Dep, skoncentrowanej na tym, żeby trzymać się swojego pasa. Z naszej prawej strony śmigają auta. Rozbłyskują jaskrawe światła reflektorów. Pozostawiając żółto-białe powidoki. Adi wciska pauzę. Markus zamyka drzwi. Kiedy milknie muzyka i już nie hula wiatr, słychać każdy dźwięk w kabinie. Ciężki oddech Rodneya, ruchy już nieco odprężonej Deb, która mości się w fotelu. Wyrzut adrenaliny podczas przepychanki sprawia, że mam dziwną ochotę rąbnąć Markusa w nos. Co z tobą? Cedzę przez zęby. Czuję, że Adi odwraca się i obrzuca mnie spojrzeniem, być może zdziwionym, lecz zanim zdążę podnieść wzrok, znów patrzy na drogę. Markus traci pewność siebie, zerka na mnie z ukosa i widzę, że już żałuje swojego wybryku, ale jestem na niego taki zły, że nie zamierzam tego dostrzec. Po chwili parska wymuszonym śmiechem. Chcemy muzyki w trasę! Oznajmia Puść coś, Springsteena. Zapada długie milczenie. Dep, proszę, odzywa się w końcu Adi. Zjedź na najbliższą stację obsługi autostrad. Na siku? Nie. Wysadzimy markusa, dalej pojedzie stopem. Wedle życzenia włącza tę samą piosenkę country. Adi. Mijają wieki, zanim pojawia się stacja obsługi autostrad. Kiedy już tam zajeżdżamy, rzeczywiście muszę iść na siku. I zaczerpnąć świeżego powietrza. Nagle mam wrażenie, że Mini jest najmniejszym samochodem na tym pieprzonym świecie. Naprawdę zostawimy Markusa? Rozlega się zafrasowany głos za moimi plecami. Energicznym krokiem zmierzam do budynku. Idę szybko, bo nie chcę, żeby Dylan dogonił mnie i wciągnął w rozmowę. Podczas jazdy udało mi się nie napotkać jego spojrzenia i liczę, że ten stan rzeczy utrzyma się przez następne sześćset kilkadziesiąt kilometrów. Jak na takiego niezgrabę, Rodni porusza się bardzo szybko. Spoglądam na niego przez ramię. Nie, raczej nie. Uspokajam go. Markus ma skłonność do dramatyzowania. Lepiej od razu położyć temu kres niż pozwolić, by uzewnętrzniał swoje emocje przez resztę dnia. Skąd go znasz? Rodni rzuca się do przodu i otwiera mi drzwi. Mrugam zaskoczona. Zachowuje się niezręcznie jak nastolatek, a jest na pewno po trzydziestce. Dylan i ja byliśmy parą. Ojej, Boże drogi, ależ krępująca sytuacja! Rodni przykłada obie dłonie do ust. Ku własnemu zaskoczeniu parskam śmiechem. Chyba tak. Z półki na końcu alejki biorę kilka batoników czekoladowych. Ja i Deb zapakowałyśmy na drogę dość przekąsek dla nas obu, ale Dylan ma wilczy apetyt. Jeśli wywęszy smakołyki, nasze zapasy znikną jeszcze przed feram. Przepraszam za te komplikacje. Nie martw się, będzie dobrze. Dylan i ja potrafimy zachowywać się kulturalnie przez kilka godzin. Czyli rozstaliście się po przyjacielsku, tak? pyta rodni, podsuwając mi koszyk. Wkładam batoniki do tego pięć paczek herbatników i kilka torebek z cukierkami. Hmm. — Czy po przyjacielsku? Tamtego wieczoru, gdy Dylan mnie zostawił, wydzierałam się na niego. Nie tak, jak zwykle krzyczą na siebie ludzie, tylko na cały głos, aż drapało mnie w gardle. Maliłam go pięściami po piersi i szlochałam cała rozdygotana. Potem nie jadłam przez trzy dni. — W miarę. Wracamy. Dylan stoi z założonymi rękami, oparty o samochód, zwrócony twarzą w lewo. Za jego plecami wschodzi słońce. Obrazek jak z reklamy, na przykład kapeli Indii Rokowej, albo ekskluzywnej wody kolońskiej. Wciąż ma zaniedbany wygląd i senne spojrzenie, ale nieco wydoroślał. Jest bardziej wyrazisty. Przyglądam mu się trochę za długo i już spuszczam wzrok, a wtedy on podchwytuje moje spojrzenie. Adi, odzywa się, gdy podchodzimy. Robi krok w przód, chcąc pomóc mi z zakupami. Odsuwam się i idę do bagażnika. Ady, proszę. Ścisza głos. Powinniśmy porozmawiać. Większość dnia spędzimy razem w samochodzie. Nie chcesz, no wiesz, choć trochę rozładować atmosfery? Zatrzaskuję klapę bagażnika. Jakoś wcisnęłam dodatkowe pakunki, ale widoczność przez tylną szybę jest ograniczona. Rzeczy Dylana i Markusa zajmują tyle miejsca, jakby jechała z nami Maria Curry, nie wspominając o akcesoriach do ściągania pokarmu, dwóch laktatorach, torbie termicznej, butelkach. Przejdę się, rozprostuję nogi. O Wrócę za pięć minut, dobrze? Nie należało mu mówić, że rozstaliśmy się w miarę po przyjacielsku. Nie zostawiłbym mnie samej z Dylanem, gdybym przyznała, że zniszczył mi życie. Adi, nie możesz nawet spojrzeć na mnie? Naprawdę nie jestem pewna, czy dam radę. To mi sprawia ból. Tak jakbyśmy byli dwoma magnesami o takiej samej sile oddziaływania, które odrywają się od siebie. Wolę spoglądać na trawnik, gdzie kilka osób wyprowadza psy. Mały pudel zatacza koła, jamnik chodzi w idiotycznych, różowych szelkach. Za nimi pomału wznosi się słońce, a na trawie kładą się długie cienie. Widzę Markusa, który przykucnął, żeby przywitać się z owczarkiem alzackim. Mam nadzieję, że pies jest przyjazny. Nie chcę, żeby go ugryzł, ale warknąć mógłby. Gdzie jest Deb? Pytam. Zadzwoniła wasza mama w sprawie Rajleja. Zerkam na Dylana. Deb powiedziała ci o Rajleju? Patrzyła godnym wzrokiem. Przed chwilą myślałem, że ty, że mi powiesz o takich sprawach, jak to, że Deb ma dziecko. Uznaliśmy, że nie będziemy się kontaktować? Ty tak uznałaś. Nie my. Unoszę brwi. Przepraszam, przepraszam. Wycofuję się Dylan. Bawię się bransoletkami, mam świeżo pomalowane paznokcie. Na wesele, ale są takie krótkie, że wyglądają głupawo, jak czerwone kikutki. W każdym razie bardzo się cieszę, że Deb jest szczęśliwa. Dodaję, gdy się nie odzywam. I <laughs> trochę się dziwisz, co? Dylan uśmiecha się i ja też, mimowolnie. Nie spytasz, kto jest ojcem? Zakładam, że obyła się bez niego, jak Gajan, wiesz, gdy poczęła Uranosa. Mimo usilnych starań uśmiecham się jeszcze szerzej. Nie, nie wiem. Rzucam oschłym tonem. W porządku. Bąka. Odgarnie do tyłu włosy z przyzwyczajenia, bo robił tak, gdy były dłuższe i opadały mu na oczy. Z mitologii greckiej pretensjonalne porównanie szpanerskie, wybacz. Chodziło mi o to, że Deb nigdy nie potrzebowała mężczyzny, zgadza się? Nie znaczy to, że zawsze jest potrzebne, ale... O Jezu. No to jazda. Rozlega się za nami okrzyk. Markus pakuje się przed nas i otwiera tylne drzwi. Odpalajcie. Rodni już galopuje. Odwracam się i widzę Deb, która właśnie chowa telefon do kieszeni bluzy. Kiedy wsiada za Markusem do samochodu, idę zająć miejsce kierowcy mocno zaniepokojona. Czy to znaczy, że Dylan usiądzie z przodu, obok mnie? Gdzie się podział, Rodni? Pyta Deb. Spoglądam w tył na trawnik. Rodni biegnie do nas z rozwianym włosem, nieskoordynowanie machając kończynami, a za nim gna owczarek alzacki, ciągnąc na smyczy swojego pana. Cudownie. Mamrocze, gramoląc się do auta i usiłując włożyć kluczyk do stacyjki. Markus wznosi okrzyki na cześć Rodneja, kiedy ten, zasapany, opada na siedzenie. Przepraszam, strasznie przepraszam. Drze się. No, no. Depc cmoka z niezadowoleniem. Ręce przy sobie. Mało brakowało, a ta jedna zabłądziłaby w okolice mojej waginy. Boże, najmocniej. Jąka się rodni, kompletnie zażanowany. Dylan siada z przodu, znów próbuje uchwycić moje spojrzenie. Nic się nie stało, mówi Deb. Tamtędy wypchnęłam dziecko, więc nie tak łatwo ją uszkodzić. O, ja nie. Przepraszam. Przypomniało mi się, jak bardzo cię lubię, Deb. Oznajmia markus. Naprawdę interesujące, bo ja wcale cię nie lubię. Wyjeżdżam na szosę. Nie mogę się oprzeć pokusie i rzucam okiem na dylana. Przed nami tylko 576 kilometrów, szepcze tak cicho, że tylko ja go słyszę. Markus wyjaśnia Deb, że często jest źle rozumiany. I Właśnie dokonuje się w nim wewnętrzna przemiana bardzo podobna do takiej, jakiej doświadczali rozpustnicy w kiepskich XIX-wiecznych powieściach. 576 km minie, jak Zbicza strzelił. Mówię z przekonaniem. Dylan. Mkniemy drogą A34. Już robi się gorąco. Powietrze jest ciężkie i lepkie. Zapowiada się wspaniały letni poranek. Niebo przybiera intensywnie lazurowy kolor. Pola po obu stronach drogi rzucą się w słońcu. Taki dzień przywodzi na myśl kruszony lód i balsam przeciwsłoneczny. Dojrzałe truskawki i błogi rausz po nadmiernej ilości ginu z tonikiem. Jak tak dalej pójdzie, roztopi się czekolada. Mówi Adi i ustawia klimatyzację na najniższą temperaturę. Ożywiam się. Czekolada? Nie dla ciebie, rzuca nie odrywając wzroku od drogi. Osuwam się na oparcie fotela. Sądziłem, że robimy postępy. Już raz się odwróciła i obdarzyła mnie słabym uśmiechem, a ja tak się ucieszyłem, jakbym dostał prezent. Prawdziwy uśmiech od Adi jest jak pierwsza nagroda. Trudna do zdobycia, ale gdy ją otrzymujesz, po prostu cię zatyka. Z pewnym niepokojem zauważam, że to się nie zmieniło, choć upłynęły prawie dwa lata. Chwilę później, z powrotem, zaczęła traktować mnie chłodno. Od pół godziny jesteśmy znowu w drodze, a Adi dopiero teraz odezwała się do mnie wprost. Nie mam prawa protestować, ani nie powinienem się gniewać. Ale nie mogę się powstrzymać, ponieważ uważam, że jest małostkowa i wolę myśleć, że stać nas na więcej. Próbuję znaleźć wygodną pozycję na fotelu. Adi zerka na mnie kątem oka i pogłaśnia radio. Leci jakaś piosenka pop, szybka, powtarzająca się melodia, kompromis między jej gustem a Markusa. Przy takiej głośnej muzyce nie słyszę, o czym gadają ci z tyłu. Ostatnio Rodni wyjaśniał Deb, jak się gra w kuidicza w realu, a rozbawiony Markus dorzucał jakieś uwagi. No już, odzywa się Adi. Jak chcesz coś powiedzieć, mów. Takie to oczywiste? Sile się na lekki ton. O tak. Nie owija w bawełnę. Ja. Y tylko. dukam zdenerwowany. Wciąż wymierzasz mi karę. Natychmiast żałuję tych słów. Ja tobie? Na twarzy czuję powolny, ciepły nawiew z klimatyzatora, który nie spełnia swojej funkcji. Wolałbym uchylić okna, ale Markus już wcześniej narzekał, że przeciąg rozwiewa mu włosy. I kolejnej takiej rozmowy bym nie zniósł. Siadam trochę bokiem, żeby ciepławe powietrze owiewało mi policzek i żebym mógł obserwować Adi za kierownicą. Czubki jej uszu są czerwone, ledwo przykryte włosami. Teraz ma na nosie okulary przeciwsłoneczne, a te drugie nasunęła na głowę, żeby długa grzywka nie opadała jej na twarz. Dawny kolor włosów widać miejscami przy samej skórze. Nadal nie chcesz ze mną rozmawiać. To, że się nie odzywałam, nigdy nie było karą. W gruncie rzeczy nie miało z tobą żadnego związku. Potrzebowałam przestrzeni. Patrzę na swoje dłonie. Sądziłem, że koniec końców przestaniesz jej potrzebować. Zerka na mnie przez ciemne okulary i nic nie mogę wyczytać z jej oczu. Czekałeś? pyta. No, może nie zupełnie czekałem, ale zawieszam głos. Cisza ciągnie się między nami jak wstęga, za długo. Dostrzegam wzrok pasażerki w samochodzie jadącym sąsiednim pasem. Kobieta w średnim wieku, w czapce na głowie, wpatruje się w nas wielkimi oczami. Spoglądam w tył na resztę towarzystwa i zastanawiam się, co ona widzi. Grupę beztroskich dwudziestoparolatków, stłoczonych w jaskrawo-czerwonym mini, o wpół do siódmej rano w niedzielę przed wolnym poniedziałkiem. Ona nie ma najmniejszego pojęcia. Gdyby tajemnice dało się wykorzystać do produkcji energii, nie potrzebowalibyśmy benzyny. Na urazach, które w nas tkwią, przejechalibyśmy całą drogę do Szkocji. Wtedy, Adi. Wpatruje się w sufit. W tej wilni, będącej własnością Cherry, mieszkanie dozorcy mieści się na samym dole. Zajmuje taką samą powierzchnię jak pomieszczenia na pierwszym piętrze, tyle że w suteranie. Jest piękne, o ile nie przeszkadza człowiekowi brak okien. Skoro mogę przez całe lato przebywać na południu Francji, nie płacić za utrzymanie i jeszcze dostawać kilkaset euro miesięcznie, to nie zamierzam się przejmować brakiem okien. Dziś rano przyjechała cała rodzina, przyjaciele rodziców Cherry. Wzięli taksówkę z lotniska. Na szczęście, bo wczoraj wieczorem wypiłyśmy z dep trzy butelki wina, siedząc na balkonie w głównej sypialni i patrząc na gwiazdy aż do świtu. Zgodnie z prawem chyba jeszcze nie powinnam prowadzić samochodu, choć mamy już południe. Jestem niemal pewna, że to będzie najlepsze lato w moim życiu. No bo podkład muzyczny jest ekstra, a może większe nasycenie tonów daje taki efekt. Tego lata już nie jestem małą Adi, która ciągnie się w ogonie. Osobą, o której się zapomina, opowiadając kumplom, z kim się było w pubie. Nie jestem dziewczyną, którą się olewa, bo trafiła się lepsza. Mogę być kim chcę. To jest moje lato i tyle. Teraz pewnie tego nie widać, bo jestem za bardzo skacowana, żeby się ruszyć. Z krzywą miną patrzę w sufit. Niepokoją mnie ci nowi goście. Mieszkanie dozorcy nie jest wyciszone. Zawsze wiemy, co dzieje się na górze. Zazwyczaj więcej, niż byśmy chciały. Ale teraz nie słychać prawie nic. A oni na pewno tam są. Rano obudziła mnie podjeżdżająca taksówka. Słyszę jakiś ruch, taki cichy, jednoosobowy. Cały czas jedne kroki niosą się po kuchni w stronę schładzacza do wina i z powrotem, z jednego prysznica leci woda, jedno okno jest otwarte i podmuch Mistralu zatrzaskuje drzwi sypialni. Budzę dep, gdy jest za piętnaście druga. W opadających majtkach i t-shirtie z nazwą jakiegoś francuskiego zespołu zabranym po jednorazowej przygodzie w Awinionie człapie do kuchni, a potem przystaje i nasłuchuje. Gdzie oni są? Pyta. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że jest tu tylko jeden facet. Dep, ziewa i bierze ode mnie kubek z kawą. Mm, dziwne. Może zamordował po drodze resztę rodziny? Po krokach zawsze rozpoznajemy płeć gości. Mężczyźni mają cięższy chód niż kobiety. To twoja pierwsza myśl? Wzrusza ramionami i sięga po nóż z piłką, żeby pokroić wczorajszy chleb. Okruchy sypią się jak wióry w stolarni. Masz jakiś pomysł? Pozostali przyjadą później, może zatrzymali się w Nicej, żeby odwiedzić koleżeństwo. Podsuwam inną ewentualność. To, co nas śmieszy tego lata, za rok już nie będzie zabawne. Obiech ich oczemy. Od przyjazdu tutaj kolekcjonujemy wyrażenia, które dochodzą do nas przez sufit albo dolatują z tarasu. Koleżeństwo, dekor, podchmielony, boski. Nigdy dotąd nie spotkałam takich ludzi, jacy goszczą w Villa Seris. Kiedy coś kupują, nie pytają o cenę. Piją szampana, jakby to nie było nic nadzwyczajnego. Mają wiele domów i zwierząt. Wygłaszają opinie dosłownie na każdy temat, aż się proszą, żeby z nich kpić. Gdyby mieli przyjechać później, mama Cherry przysłałaby smsa. Zauważa Dep. Pewnie tak, myślę sobie. Wcale nie przekonana. Dep smaruje chleb masłem tak grubo, jakby kładła plaster sera. Nie wydaje mi się, że jest stary. Ciągnę temat. Szybko chodzi. Dep unosi brwi. Może należy do obsługi. To kolejne słowo, które poznałyśmy. Pracownik obsługi jako nazwa stanowiska. Nasz zagadkowy pojedynczy gość wchodzi do kuchni, znajdującej się dokładnie nad naszymi głowami. Milkniemy, ja ze szklanką soku pomarańczowego przy ustach, dep z masłem na nosie. Na górze otwiera się lodówka. Słychać brzęk. Lodówka się zamyka. Pije za dnia, stwierdza dep i po chwili dodaje: Jeśli tylko jeden gość będzie tu mieszkał przez cały tydzień, to czy obie musimy być na miejscu? Znowu chcesz mnie porzucić? Depp przygląda mi się badawczo, niepewna, czy rzeczywiście zamierzam się sprzeciwić. Szczerze mówiąc, sama nie wiem. Od początku ustaliłyśmy, że podczas pobytu tutaj każda z nas przy okazji będzie odkrywać Francję. Tak się złożyło, że Depp szuka przygód częściej niż ja. Rozumiem. Ona nudzi się szybciej, a ja uwielbiam te wille. Basen typu Infinity, będący przedłużeniem tarasu, winnice, zapach powietrza o poranku. Dep nie jest taka sentymentalna. Dla niej ten dom jest po prostu domem, tyle że dużym. Czasami, gdy wyjeżdża, cieszę się, że mam więcej przestrzeni, ale jednocześnie nie za bardzo lubię być tą porzuconą. Poznałam chłopaka, który mieszka w pustym domu pod nim. Coś w rodzaju wspólnoty, opowiada Dep, ale takiej rozrywkowej i nie klasztornej. Wolisz, żebym nie jechała. Moja siostra tak naprawdę nie wie, co to znaczy mieć mieszane uczucia. Odwracam się zirytowana i rzucam przez ramię, ależ jedź, po czym gapie się bezmyślnie na zawartość lodówki. Jeżeli jestem ci tu potrzebna, to dobrze wiesz, że zostanę. Przenoszę na nią wzrok, ma szczerą minę, niczego nie ukrywa. Na dep nie można się złościć. Po prostu chce być gdzie indziej i w jej rozumieniu nie ma powodu, bym się tym przejmowała, o ile nie potrzebuję jej pomocy. Nie, nie, jedź, znajdź sobie seksownego francuskiego hipisa. Znowu nasłuchujemy. Nasz pojedynczy gość wyszedł z kuchni na taras. Coś mówi, pod nosem, niewyraźnie. On rozmawia ze sobą? Dep zadziera głowę. Może zawędrował tu jakiś szaleniec, albo mamy skłotera. Podchodzę do drzwi naszego mieszkania i lekko je uchylam. Willa stoi na wzgórzu. Wejście do nas znajduje się po prawej stronie budynku, schowane pod przejściem z kuchni na podwyższone teraz z basenem. Przez szparę widzę naszego gościa od pasa w dół, jak przechadza się przy balustradzie. Ma jasnobeżowe szorty i jest boso. Przy każdym kroku uderza się w udowy pitą do połowy butelką piwa. Nogi są opalone, ale niezbyt mocno. Nie wygląda na skłotera. Co? Uciszam dep i nadstawiam uszu. Facet coś recytuje. Na wielką spieszy on wyprawę, ninie, a Shakespeare, albo coś w tym stylu. Szepcze mi do ucha Dep. Odpycha mnie i otwiera szerzej drzwi. Uważaj! Sycze. Dozorczyni nie może podglądać gości. Załapałyśmy się na najlepszy wakacyjny angaż, jaki mogę sobie wyobrazić. Dlatego co jakiś czas oblatuje mnie strach, że jedna z nas nawali na całej linii i ktoś zawiadomi rodziców Cherry. Dla Gloriany. Wszystko spełni dla niej, dla tej królowej we wieszczek krainie, z tego co tylko świat nam niesie w Dani, najpożądańsze mu względy tej pani. Tak to szło krew. Przystaje i unosi butelkę. psia psiakość i psia mać. Ależ on wyrafinowany, niczym Hugh Grant. Kto tak dzisiaj mówi? Deb przykłada dłoń do ust, żeby nie parsknąć śmiechem. Facet zastyga w bezruchu. Nabieram gwałtownie powietrza i odpycham dep od drzwi. Przestań. Ciągnę ją do salonu. Nie wkurzajmy go zaraz pierwszego dnia, niezależnie od tego, kto to taki. Jest w formie, mówi Depp opadając na kanapę. Ta kanapa, jak niemal całe umeblowanie naszego mieszkania, stała niegdyś na piętrze, ale gdy mama Cherry postanowiła zmienić wystrój wnętrz, trafiła na zesłanie. Ma ciemnoróżową, aksamitną tapicerkę i wielką plamę po czerwonym winie na prawym podłogietniku. Na szczęście nie zrobioną przez nas. Wywnioskowałaś to z jego stóp? Tak, stopy dużo mówią. Tego rodzaju uwagi z jej ust po prostu puszczam mimo uszu, bo dopytując się o sens, mogłabym się znaleźć w bardzo dziwnym świecie. Mam rozumieć, że jego seksowne kostki skłoniły cię do pozostania tutaj. Po chwili namysł Deb kręci głową wyrafinowanych młodzieńców w szortach czy nosach mam pod dostatkiem we własnym kraju. Teraz kręci mnie długowłosy francuski hipis. Czy to nigdy ci się nie znudzi? Pytam, przyciskając do piersi poduszkę. Co mianowicie? No wiesz, ciągle te przelotne związki. Deb wyciąga przed siebie długie brązowe nogi. Lakier na dużym palcu zaczyna odpryskiwać. Na obu goleniach widać siniaki. Deb odziedziczyła kolor skóry po swoim tacie. Jej dziadek ze strony ojca pochodził z Gany. Ja jestem biała, zwłaszcza się, gdy ludzie mówią o nas, przyrodnie siostry. Deb jest moją bratnią duszą, moją drugą połową, tylko ona mnie rozumie. Z kolei ja jestem jej kotwicą, osobą, do której zawsze wraca. Jest moją siostrą w pełnym tego słowa znaczeniu. Kiedy byłyśmy małe, nie znosiłam wizyty jej ojca. Zawsze gdzieś jechali, tylko we dwoje. To do parku, to do śródmieścia. Tato był wtedy skwaszony i przybity. Rozpromieniał się, kiedy Deb wracała do domu i chciała bawić się z nim kolejką. To okropna ale nie posiadałam się z radości, gdy jej ojciec kłócił się z mamą i gdy w końcu, kiedy miałam może osiem lat, przestał do nas przyjeżdżać. Deb w typowy dla niej sposób skreśliła swojego biologicznego ojca i dziś nie utrzymuje z nim kontaktów. Jej zdaniem ludzie raczej nie zasługują na drugą szansę. Niby dlaczego miałoby się znudzić, pyta. Ma nieskończony wybór. A nie będziesz chciała stabilności? Stabilności czego? Co tu stabilizować? Wiem, kim jestem i czego chcę. Nie potrzebuję mężczyzny, żeby mnie dopełniał, czy jak to się mówi. A dzieci? Nie chcesz mieć dzieci? Nie, drapie się po brzuchu i patrzy w sufit. To jedno jest pewne: żadnych dzieci. Nigdy w życiu. Step rusza do nim swoim kiepskim, poobijanym samochodem z wypożyczalni. Wiem, że wyjeżdża, bo słyszę warkot odpalanego silnika. Moja siostra nie ma w zwyczaju się żegnać. Nie cierpi uścisków i całej ceremonii pożegnania, która w powszechnym odczuciu nie może się bez nich obejść. Już w dzieciństwie zamiast mówić do widzenia, wysłała mi smsa po fakcie. Nawet to lubię, bo generalnie rzadko piszemy smsy. W dzisiejszych czasach wszyscy używają Whatsappa. I zawsze są ciepłe i miłe. Pa, kocham cię, zadzwoń, gdybyś mnie potrzebowała. Tak brzmi moja wiadomość. Jak wyżej, dzieciątko? Potrzebujesz mnie? Natychmiast wracam. Przychodzi odpowiedź. Zwykle przedstawiamy się gościom zaraz po ich przyjeździe, ale tym razem postanawiam zaczekać do wieczora, kiedy Deb już nie będzie. Lepiej nie gmatwać sprawy, sugerując, że stróżują tu dwie osoby, skoro jedna z nich się nie pojawi. Wchodzę do domu wejściem dla personelu. Wąskie, kręte schody prowadzą z naszego mieszkania na piętro do niewielkiego holu przy kuchni. Drzwi między kuchnią a klatką schodową są zamknięte na klucz od naszej strony, ale mimo to głośno pukam. Już raz się sparzyłam. Weszłam do środka i przyłapałam jakiegoś brzucha tego szkota, jak na golasa podjadał krakersy. Halo? Pani Abot? Donośnym głosem mówię przez drzwi. Cisza. Przekręcam klucz i powoli wchodzę. Nikogo nie ma. Kuchnia wygląda jak chlew. Resztki bagietki, puste butelki, skrawki sera, kostka masła rozpływa się w wieczornym słońcu. Cmogam z niezmakiem, ale zaraz przestaję, bo uświadamiam sobie, że właśnie tak zareagowałaby moja mama. Pogryzając bagietkę, zabieram się do sprzątania. Nie wiem, kim jest ten facet, ale niewątpliwie przywykł do tego, że ktoś po nim sprząta. Co więcej, spił się, sądząc po kolekcji butelek. Przełykam ostatni kawałek pieczywa i staję na środku kuchni. Jest cicho. Z zewnątrz dolatuje tylko nieustanne cykanie świerszczy. Nie jestem przyzwyczajona do ciszy w tym domu. Czasem goście wychodzą na cały dzień, ale zazwyczaj kręcą się tu wieczorami. Poza tym większość czasu spędzam z dep. Mam trochę stracha, sama z pijanym obcym mężczyzną w tym domu. Liczę butelki, pięć piw i opróżniona do połowy butelka wina. Jeszcze raz lustruję kuchnię, zaglądam na taras i idę do głównego holu. Halo. Wołam już ciszej. W holu jest chłodno. Wielkie dwuskrzydłowe drzwi są zamknięte i nie wpuszczają upalnego powietrza. U podnóża schodów leży kurtka. Wieszam ją na poręczy. Jest z miękkiego dżinsu i ma polarową podszewkę. Zapewne tam, skąd gość przyjechał, było zimno. Tutaj można by się w niej upiec. Podnosząc kurtkę, czuję jej zapach. Jakby pomarańczowy, drzewny, męski. Panie Abot! Idę dalej do sali bankietowej, jadalnej, balowej i do salonu. Wszystko wygląda dokładnie tak, jak przygotowałyśmy na przyjazd gości. Wobec tego facet jest na górze. Kiedy w domu przebywają goście, nigdy nie wchodzimy na piętro, chyba że sami poproszą, bo na przykład zatkała się rura odpływowa. Sypialnie są przestrzenią ściśle prywatną. Oddycham z ulgą i idę z powrotem. Wychodzę z kuchni na klatkę schodową dla personelu i zamykam drzwi na klucz. Nasze mieszkanie jest takie jak zwykle przytulne, zagracone, bez dostępu światła dziennego. Padam na różową aksamitną kanapę i włączam telewizor. Leci jakiś francuski film fabularny. Akcja toczy się szybko i nie wszystko rozumiem, ale w gruncie rzeczy chcę mieć tylko jakieś dźwiękowe tło. Może powinnam była poprosić Deb, żeby nie wyjeżdżała. Gdy zostaje sama, czuję się zagubiona, a tego nie lubię. Pogłaśniam telewizor. Jutro spróbuję się spotkać z panem Abotem, ale nie z samego rana. Będzie musiał odespać tego kaca. Następnego dnia budzi mnie łomot okiennic. Pan Abot najwyraźniej nie umie ich zablokować po otwarciu. Prycham i naciągam koc na głowę. Wieje silny mistral. Poleci szyba, jeśli facet tak to zostawi. Gość jest w kuchni i mówi do siebie. Nie łapie wszystkiego, co dobiega mnie przez sufit, ale rosnąca i opadająca intonacja świadczy o tym, że on coś recytuje. Patrzę na zegarek. Jest ósma. Za wcześnie, żeby wstać i pójść się przedstawić. Wczorajsze poczucie osamotnienia już minęło i z przyjemnością korzystam z dodatkowej powierzchni na podwójnym łóżku. Spanie razem z Deb bywa uciążliwe. Którejś nocy gadała przez sen o politykach z partii konserwatywnej. Wyciągam się na plecach i słucham, jak nasz pojedynczy gość kręci się po domu. Ciekawi mnie jego wygląd. Moje dotychczasowe obserwacje są skąpe. Witok odpaca w dół i brzmienie głosu. Zgaduję, że ma ciemne kręcone włosy i brązowe oczy zarost być może. Koszula rozpięta pod szyją i pewnie łańcuszek z jakąś pamiątką po przodkach. Coś podśpiewuje piosenkę pop którą ledwie pamiętam. Uśmiecham się szeroko. Facet kompletnie nie ma słuchu. Kiedy wstaję, jest w pół do dziewiątej i nasz gość pije kawę na tarasie. Słyszałam bulgotanie ekspresu do kawy, potem kroki z kuchni na taras. Dopiero wtedy zebrałam siły i zwlekłam się z łóżka. Medytuję, co by tu włożyć. Szorty, spódnice, sukienkę. Zła na siebie w końcu wrzucam na grzbiet koszulkę na ramionczkach i zgarniam z podłogi wczorajsze szorty, po czym zwijam włosy w kok i obwiązuję jedną z moich bransoletek. Wychodzę na taras, a tam ani śladu pana abota. Kubka z kabą też nie widać, więc pewnie znikając stąd zabrał go ze sobą. Wodzę wzrokiem po przesuszonych, zapylonych trawnikach i rabatach, które co czwartek w pocie czoła pielęgnuje Wiktor, tutejszy ogrodnik. Ale w polu widzenia nie ma nikogo. Może się przesłyszałam? Idę do kuchni po drodze, rozróżniając kok. Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.